kolor antenki jest bardzo ważny, dlatego że w zależności od warunków, jakie mamy na łowisku i z której strony mamy słońce, czasami czerwony jest świetny i widzimy go, a czasami nie widzimy go w ogóle. Czasami potrzebujemy żółtą końcówkę, a bardzo często potrzebujemy czarną. Dlatego jeżeli mamy ten spławik, Crystal Insert Waggler, mamy ten plus, że ja mogę tą antenkę wymienić sobie na jakiś inny kolor. Mogę zamienić ją z innego spławika Drenana o innej wyporności. Mogę założyć sobie taką antenkę, żółtą, prawda? Oprócz tego mam wymienne obciążenie tutaj. Także mogę sobie zamiennie na przykład sprawić, żeby spławik miał mniejszą wyporność, co czasami pomaga, zwłaszcza kiedy jest uciąg. Teraz, jeżeli mam taki spławik z tą antenką, naprawdę mogę robić wiele rzeczy. Jeżeli jesteście skazani na jakieś spławiki, nie możecie wymieniać antenek, ja to pokażę może na przykładzie spławika MIDI, wtedy stosujecie patent, który polega na tym, nad wodą warto go mieć, że na przykład spławikiem malujecie końcówkę na czarno, jest taki marker, który jest wodoodporny. Jeżeli zrobicie to na przykład dwa razy pod rząd, żeby on był czarniejszy, to w tym momencie możecie uzyskać właśnie czarną końcówkę. Niestety nie działa to w drugą stronę, ale ten pisak warto mieć. Innym materiałem, który jest bardzo dobry, jest pawie pióro, czyli peacock. To jest bardzo fajny, wyporny materiał, bardzo twardy, bardzo trwały, odporny na takie, oczywiście nie mówię, że on jest tak twardy jak stal, się nie da go złamać, ale jest w miarę odporny na uszkodzenia, nie pęka i też warto mieć tego typu spławiki. Oczywiście minusem jest to, że przy tych spławikach, mam ich kilka typów tutaj, niestety antenki nie są wymienne, one są zamontowane na stałe. Jeżeli ja łapię na przykład spławikiem, który jest ma końcówkę czerwoną, najlepiej mieć drugi taki sam i pomalować ją sobie na czarny. Wtedy mam dwa takie same spławiki na to samo łowisko. Jeżeli nie, będziemy musieli coś kombinować albo malować antenkę spławika nad wodą. Kolejnym materiałem wykorzystywanym do budowy spławiku jest balsa. Bardzo popularna, zwłaszcza w Polsce. Niestety według mnie najgorszy z tych wszystkich materiałów. Dlatego, że nie jest odporna. Co się dzieje? Jeżeli mamy różnicę temperatur, wyobraźmy sobie, łapiemy w wodzie, która ma kilkanaście stopni, możemy łapać wiosną, woda ma 10 stopni. Słońce nagrzewa nam czarny korpus spławika, na przykład mamy go na zewnątrz, on się nagrzewa, po czym my go wrzucamy do wody bardzo zimnej. Bardzo często ten lakier zaczyna pękać, niestety balsa zaczyna puchnąć. Co się dzieje wtedy? Spławik nam się przytapia. Jest to bardzo frustrujące i pamiętajcie, jeżeli chcecie zapobiec tego typu przygodom, stosujcie wazelinę kosmetyczną albo coś takiego, albo inne specjalne, są takie smarowidełka do spławiku. Można posmarować mu wtedy antenkę i on przestaje się tak wynurzać. Ale jeżeli ta balsa będzie nasiąkać, to mamy postępujący problem. Dlatego przy spławikach z balsy pierwszą rzeczą, którą zrobicie, to weźcie lakier do podłogi, mocny, taki teraz są lakiery, które są wodne, i przemalujcie sobie ten spławik raz albo dwa. Zapewniam Was, że to dodatkowa ochrona, która pomoże. Kolejnym spławikiem, typem, który jest według mnie najlepszy do łowienia w pewnych warunkach, jest spławik typu insert. Na czym to polega? Jak on jest zbudowany? A więc spławik typu insert to jest tego typu spławik, w którym mamy cylindryczny korpus, natomiast antenka jest cieńsza od niego. Tak on wygląda. Plusem tego spławika jest to, że cieńsza antenka oznacza o wiele większą czułość. Ryba potrzebuje o wiele mniej siły, żeby zanurzyć spławik. Im mniejszy opór, tym mamy więcej bram, dlatego że ryby się tak nie płoszą. Dlatego ten spławik jest idealny. Słuchajcie, 1,5-gramowy spławik pokrywa moje 60-70% sytuacji nad wodą. Kolejne 20 pokrywa spławik 2 gramy. To są moje dwa naprawdę takie ciężary. Ja nimi łowię do 20 metrów. I te Crystal Insert Wagglers z Drenana to są jedne z najlepszych spławików.
polecam wam. One są tylko nieodporne, wam powiem, na to, żeby je złamać, bo to jest plastikowa rurka. Ale oprócz tego nie nasiąkają jak balsa. Mają wymienne i bardzo często można wymienić ten ciężar, ale to się rzadko robi, ale przede wszystkim mają wymienne antenki. Jeżeli kupicie sobie spławiki w różnych kolorach, to wtedy macie naprawdę duży wybór. Czasami można dokupić antenki, które są na przykład dłuższe albo mają inny kształt. To Drenan też oferuje w swojej, ma w katalogach i zobaczcie, od biedy mógłbym na przykład zastosować taką długą antenkę. Świetna sprawa. Bardzo ważną rzeczą jest to, że spławiki montuje się na żyłce w szczególny sposób. W Polsce zazwyczaj się przyjęło używanie, z tego co ja przynajmniej pamiętam jeszcze dawniej, spławik się montowało po prostu przelotowo. Słuchajcie, nie róbcie tego nigdy, dlatego że teraz są rzeczy, które pozwalają nam na zastosowanie specjalnych takich tak zwanych adaptorów, które pozwalają na szybką wymianę spławików. A więc do wszystkich angielskich praktycznie spławików typu Wagler mogę zastosować taką gumkę. To jest taka gumeczka. I jeżeli ja ją zamontuję na żyłce, ja mogę zamontować taki spławik, zobaczcie. Ona się bardzo dobrze trzyma. Mogę zamocować taki duży spławik. Też pasuje, się trzyma. Oczywiście jakikolwiek bym tu brał, on będzie pasował. Tak? Może być taki nieobciążony. Pięknie wchodzi, się trzyma. Problemem są polskie spławiki. Jeżeli macie polski, na przykład ten mam z Balsaxa, no to niestety on nam już do tej gumki tak śmiało wejść nie chce. Musielibyśmy troszeczkę jakby w ciepłej wodzie nad nią popracować, byłoby lepiej. On ma łóżko. Ale słuchajcie, ten spławik nie ma służyć jako spławik, który kursuje nam po żyłce. On musi być zamontowany na stałe. I musimy je móc wymieniać. Dlatego oprócz tego patentu, do takich typowych spławików, jeżeli macie sprowadzone z Anglii na przykład, albo jakiś lepszy firm, a teraz jest ich coraz więcej, taką normalną rzeczą może być zwykła agrafka na krętliku. Albo ja mam taką tutaj używaną do połowu gruntowych. To jest taka specjalna z takim oczkiem, z taką perełką, przez które przychodzi żyłka. I wtedy możemy zastosować część spławików i normalnie zakładać je na agrafkę. Oczywiście niektóre angielskie spławiki znowu nie mają dziurki, żeby tak je zamocować, ale raczej większość ma. Zobaczcie, to tak on się wtedy trzyma. Lepsze jakości agrafki są fajne, te słabsze będą bardzo szybko rdzewieć i mogą się tak już fajnie nie obracać, ale to też się sprawdza. Tu mamy takie zestawy spławików, to są spławiki, akurat te trzy, to są takie spławiki do łowienia na troszeczkę większej fali. Ten spławik jest z Prestona. On jest obciążony, on jest nie do montowania na gumce, trzeba zamontować go jak spławiki odległościowe. Spławiki do odległościówki, do Waglera. Ma przede wszystkim przy swojej wyporności 4,5 grama. Ma, co jest bardzo ważne, bardzo grubą, widoczną antenkę, która z odległości, jeżeli wyważymy ją na przykład tak, będzie fajnie znikać, jeżeli przy braniu lub będzie się wynurzać przy braniu podnoszonym. Oczywiście to jest cięższy spławik i ryby są bardziej wyczulone na ten ciężar. Tutaj mamy serię spławików z Drenana. Ja mam około 100 spławików, nie chcę tych wszystkich wystawiać. Ale są i obciążone, i nieobciążone. Mają różne długości antenek i przede wszystkim przy Drenanach Crystal Insert, tych najlepszych, które ja tak reklamuję, ten spławik już sporo przeżył, są antenki grubsze i są antenki cieńsze. Dlatego nie pasują do każdego spławika, to też trzeba wiedzieć. Chodzi o to, że dla niektórych cieńsza antenka może być gorzej widoczna. Jak ktoś ma słabszy wzrok, wtedy warto się zaopatrzyć w te antenki grubsze. Oczywiście te grubsze antenki będą lepsze do połowu na większych dystansach. Teraz przechodzimy do spławików, które produkuje firma MIDI. Też nie mam ich wszystkich. Spławiki z plastiku mają wiele gorsze niż Drena, natomiast mają bardzo fajne spławiki zrobione z piór pawi i z balsy. Jest taki typowy spławik, można powiedzieć linowy.
Tu mamy spawiki obciążone. Taki typowy ołówek. To jest właśnie pióro pawia. Świetnie się sprawuje. To jest naprawdę wytrzymała rzecz. Bardzo dobra. Tu mamy taki specjalistyczny. On się nazywa tutaj karp. Ten spawik ma taką końcówkę, prawda, jak wyważymy go w ten sposób, też bardzo widoczny będzie tonął, ma taką konstrukcję, bardziej odporny jest na fale. To jest akurat ten spawik teraz, to jest spawik Peacock z Drenana, czyli pawie pióro. Też świetna robota, naprawdę maszyna, jeżeli chodzi o ryby. Minusem jest tylko to, że no ma tą antenkę na stałe zamontowaną. Teraz tutaj, jeżeli widać brania podnoszone i wyważymy go w ten sposób, a tak się powinno wyważyć, może trochę bardziej, to można zobaczyć, że przy braniu podnoszonym pojawi się nam biały kolor. Dlatego takie malowanie też jest bardzo dobre i warto wyważyć je do odpowiedniego poziomu. Kolejnym zestawem jest taki spawik, ta seria, takie spawiki, które pozwalają lepiej zachowywać się zestawowi, jeżeli jest uciąg. Możemy je wyważyć tutaj, ma taką obudowę bardziej odporną na falę. Też może być, nie jest taki zły. No i tu mamy spławiki, które gdyby nie to, że są z balcy, byłyby cudowne. On jest taki popękany, ale naprawdę można wyważyć na przykład tutaj. Widzimy brania podnoszone, można wyważać w ten sposób i wtedy widzimy ten znikający żółty kolor. Naprawdę bardzo czuły spławik, antenka jest cienka. I ten sam spławik, akurat ten ma 2,75 grama, ale to maleństwo, on ma zaledwie 0,8 grama. To jest bardzo czuły spławiczek i do łowienia takiego bliskiego do, powiedzmy, 8 metrów idealny. Tylko najpierw przemalować lakierem do podu. To jest spławik, który nazywa się Paddle Chucker i to jest spławik taki pomyślany na falę. On jest zrobiony jak insert Wagler, ma wymienną tą antenkę, mogę ją sobie zamienić na coś, co jest plusem. On ma ten korpusik, który sprawia, że on o wiele lepiej się zachowuje na fali. Taki, można powiedzieć, że może być. To jest taki typowy też Peacock, zrobiony przez, nie wiem przez kogo, też fajny spławiczek. A to jest spławik typowy do odległościówki. I teraz zobaczcie, on jest bardzo, on ma tu wymienne te ciężary. On waży aż 8 gram. Musimy sobie zdać sprawę, że 8 gram waży ten spławik. Drugie 8 to jest nasz zestaw, także całość ma aż 16 gram. To się miota na bardzo duże odległości. Ale przyznam się Wam szczerze, że ta antenka z 40 metrów i tak jest niewidoczna. Trzeba zamontować specjalną antenkę. I taką antenką jest na przykład ta. Coś takiego, na taką odległość. Ona jest pusta w środku. To jest spławik z Prestona. I to też można używać do bardzo dalekiego łowienia waglerem, prawda? Ta sama zasada działania, tylko po prostu więcej obciążenia. Jeżeli damy wszystkie obciążenia, ten spławik praktycznie będzie wyważony dotąd. Także do łowienia z opadu na dalszej odległości, odległościach karpia, leszcza, bardzo dobry spławik. Tu mamy, tak jak już mówiłem wcześniej, taki typowy spławik właśnie z Balsaxa. Według mnie powinien być ciut dłuższy, ale mimo to jest fajny, jest dość mocny, solidny, mam nadzieję, że nie pęka, jest twardszy, także podoba mi się to, że coraz lepsze spławiki się robi w Polsce i mocniejsze. Szkoda, że tutaj ta średnica nie jest dopasowana do gumek Drenana, bo to są takie uniwersalne do szybkiej wymiany spławika, no ale tak też można zamontować. No i niestety, jak łowicie, wyobraźcie sobie, że potrzebujecie czarny kolor, macie tutaj do wyboru tylko czerwony. Dlatego warto mieć drugi spławik w zapasie, o tej samej wyporności, żeby móc je mieć na zmianę. Tak warto w ogóle mieć kilka takich zestawów spławikowych. Teraz przystąpimy do montażu zestawu. Pokażę Wam tu szybko, jak ja to robię i czemu tak robię. A więc co potrzebujemy? Stopery gumowe,
Ja używam stoperów gumowych z Drenana, dlatego że to są specjalnie dedykowane do metody jakby spławikowej, mocne stopery, które nie przesuwają się łatwo po żyłce. Wezmę sobie taką żyłkę teraz, tutaj mam rezerwową. I co robię? A więc przede wszystkim montuję dwa stopery. W części praktycznej pokażę Wam, jaki jest plus stosowania dwóch stoperów, ale naprawdę, naprawdę warto, dlatego że podwójny stoper z dwóch stron przede wszystkim pomaga w zatrzymaniu spławika, jeżeli się rusza przy zarzucie albo ryba nam go przesunie podczas holu, a z drugiej strony pozwala nam bardzo dobrze zapamiętać jakąś inną głębokość. Możemy go sobie przesuwać. To jest bardzo pomocna rzecz. Teraz założę sobie tutaj moją rurkę do szybkiej wymiany spławika. I blokujemy to dwoma stoperami. Sprawdźcie te stopery, zwłaszcza czy są, w Polsce możemy kupić tanie, takie na przykład eksonowskie, czarne stopery i trzeba bardzo uważać, żeby nie był on zbyt miękki, to musi być mocny stoper, a dwa muszą sprawić, że przy zarzucie na pewno się nam nie przesunie. A więc to jest początek mocowania tego zestawu. Teraz co robię? Robię pętlę przyponową i to jest takie urządzenie firmy Stonfo. Ona ma takie dwa jakby bolce, a tutaj mam, mogę przesuwać sobie je dowolnie. Dzięki temu ustawiam sobie długość pętli. Robię pętlę przyponową szybciutko. Dzięki temu urządzonku. Dwukrotnie, pamiętajcie, nigdy raz, tylko dwa. Pętlę sobie zaciągam. Teraz jedną pętlę na niebieski, drugi na czerwony. Zaciągam. Lekko ślinie węzeł. Zaciągam. Mam bardzo ładny, króciutką pętelkę. Teraz co się stanie, jeżeli będziemy montować ten zestaw? Jeżeli będziemy montować ten zestaw ze śrucinami. A więc musimy zamontować go w ten sposób. I teraz to jest bardzo ważna rzecz. Łowieniu waglerem 75% obciążenia musi być przy samym spławiku. A więc jeżeli będziemy mieli tą samą opcję, to zobaczcie, teraz zamontujemy zagrawką. Musimy być świadomi tego, że 75% musi być przy spławiku. To nie ma być tak zrobione, że on jest tylko z dołu spławika, on ma być z dwóch stron to obciążenie. A więc zakładamy sobie spławik, dajmy na to tego balsaksa, nagraweczkę. Jego wyporność wynosi 2 gramy, czyli ja będę musiał użyć śrucin, żeby go zablokować. Teraz powiem Wam tak, o wiele lepiej jest użyć nie jednej śruciny, nie dwóch, tylko najlepiej złożyć śrucin dwóch z każdej strony. Co prawda zdarzają się wędkarze, którzy mają tam jakieś swoje własne widzimisię, ale my montujemy te 75%. Pamiętacie, że to jest minimum 75%. Może być więcej. Natomiast nie może być mniej. To jest po to, żeby przy zarzucie nam się nie plątała żyłka. Montuję z jednej strony. Teraz montuję tę śrucinę z drugiej. Starajcie się, żeby te śruciny w miarę możliwości były skierowane w tą samą stronę. I tak wygląda dobrze zrobiony obciążenie tego spławika. Przy każdym zarzucie ciężar spławika, czyli 2,5 grama plus tutaj 2 gramy w tych śrucinach
leci jako pierwsze, lądują jako pierwsze. Spławik się od razu mi ustawia w wodzie, może w ten sposób, i notuje już brania z opadu. Natomiast reszta zestawu opada gdzieś dalej i w wodzie wędruje sobie powolutku w stronę dna. I to jest główna zaleta waglera, że bardzo szybko możemy łapać z opadu. Jeżeli mamy slidera, czyli spławik, który nam się przesuwa po żyłce, albo żyłka się przesuwa sobie z na powierzchni, tak dobrze tych brań nie widzimy z opadu. Natomiast tutaj brania są widoczne praktycznie natychmiast. Dobrze, teraz jeżeli zamontowaliśmy ten nasz zestaw, mamy 75% minimum tu obciążenia, to musimy rozłożyć resztę obciążenia na resztę zestawu. Nie będę tego pokazywał, bo jak zawiązać przypon, prawda, to jest całkiem inny temat. Montujemy zwykły przypon tutaj do pętli przyponowej. Teraz chodzi o to, że musimy mieć różne śruciny. Chciałbym wam pokazać jedne śruciny, to są takie zwykłe śruciny, taki zestaw od SSG po AABB1468. To są oznaczenia śrucin, słuchajcie, które się stosuje w wędkarskim świecie i one powinny być u was na dostępne. Powinniście mieć właśnie takie śruciny u siebie w zestawie. Czemu? Dlatego, że jeżeli chcecie łapać skutecznie tą metodą, warunkiem jest posiadanie dobrych śrucin w dużej ilości, zwłaszcza małych. Jeżeli będziecie mieli same większe śruciny, na przykład jedynki będą waszymi najmniejszymi, wtedy nie macie jak zamontować sobie śrucin sygnalizacyjnych, o których zaraz powiem parę słów. Dlatego jeżeli pamiętacie numer 8, ta śrucina powinna być w waszych zestawach. Takie powinniście kupić. Nie musicie mieć 9, 10, 11, 12, 13. Tamte stosują wyczynowcy. Ale 8 warto mieć na swoim stanie. Teraz alternatywą do tego typu śrucin okrągłych jest produkt firmy Preston Innovations, który nazywa się Stotz. Zobaczycie zaraz na zdjęciu, jak to wygląda. Przede wszystkim plusem tego Stotza jest to, że to jest jakby, są style, tak się nazywają też ciężarki, które są dłuższe i się zagina na zestawie. Można powiedzieć, że to jest jakby taki ucięty styl. Tylko że sztoc ma ten plus, że bardzo łatwo się go zaciska ręką. Można go zaciskać paznokciami i przede wszystkim śrucina bardzo łatwo spada. Niestety macie na przykład lina w podbieraku, leszcza, który będzie wam rozrabiał i te śruciny bardzo łatwo spadają z żyłki. Nie skaka. Natomiast tutaj sztoc trzyma się bardzo mocno. Naprawdę trzeba się postarać, żeby usunąć, tak naprawdę ze szkodą dla żyłki. One praktycznie nie spadają, chyba że źle zamontujemy. Do ich demontażu używamy noża. Nie musicie kupować, oferują w komplecie ze sztocami, proponują takie specjalne urządzonko do zaciskania ich. Nie kupujcie go, bo jest zbędne. O ile macie paznokcie, poradzicie sobie bez problemu. Także jeżeli możecie, ten produkt się pojawia dopiero na polskim rynku, sztoc. I one mają w swojej ofercie tylko 8. 8 jest największa z nich, a później jest 9, 10, 11. Możecie kupić sam ten wkład, same 8. Ale jak kupicie całość, to wyjdzie wam tanie, to nie jest aż takie drogie. A to są świetne jako śruciny sygnalizacyjne. Pamiętacie, że śrucina sygnalizacyjna znajduje się zaraz nad haczykiem z 10 cm. I niestety jest najbardziej podatna na spadanie. Druga zresztą też, dlatego jeden taki pojemniczek, który u mnie kosztuje chyba 2 funty, starczy wam naprawdę na bardzo długo i można w ogóle obciążenie takich waglerów, na przykład insertów, budować stosując dwie śruciny sygnalizacyjne numer 8 właśnie sztoc. Następne powinny być 4 śrucinki, te 8 i ostatnią śrucinę montujemy, większą śrucinę z tego kompletu, czy to będzie 1 czy 4, tak żeby ją zdejmować do wyważania, do gruntowania, o czym będzie w części praktycznej. Teraz kolejną rzeczą będą haki. Słuchajcie, haczyki, jakie stosujemy do tej metody, zazwyczaj małe. Polecam haczyki firmy Kamasan. Słuchajcie, póki co nikt mi nie płaci za reklamę, także nie myślę, że robię to celowo, żeby
naciągać was na coś. Akurat ten kamasan B911 jest ten hak. One są już gotowe na przyponach, można je wiązać. Dla mnie to jest najlepszy, najbardziej uniwersalny hak. Ja je stosuję w tyczce do łowienia karpi, 12 przy brzegu, 14 jak łapię karpie gdzieś dalej, 16 stosuję w tyczce większości swoich zestawów, do wszystkiego, w maczówkach. Czasami łowię z gruntu, też używam tych haków. 18 używam do łowienia zimą, albo jak idę na przykład na jakieś łowisko, gdzie są mniejsze ryby. Słuchajcie, to jest hak uniwersalny. Ma tak świetny profil, że pasuje do niego tak. I ziarno kukurydzy, 2-3 białe, mogą być dwa kastery, może być pelet expander 6 mm, 4 mm, po prostu mielonka 6 mm, 4 mm. To jest bardzo uniwersalny hak. Ma świetny profil, świetnie zacina ryby. No i co ważne, to jest hak bezzadzierowy. Słuchajcie, ja na tych hakach bezzadzierowych mam bardzo mało spadów, bardzo fajnie mi się nimi łapie. Jeżeli gdzieś wbiję sobie ten hak w wodzie, w siatkę podbieraka, co się często zdarza, wyjmuję go bez jakichkolwiek problemów, a ryby są nieporanione i akurat przy tym haku rzadko kiedy widzę krew w ogóle albo ślad po ukłuciu. Zazwyczaj jest niewidoczny. Także polecam wam dobre haki. Możecie zobaczyć haki na przyponach firmy Drenan, firmy Preston Innovations, firmy Guru. Ale pamiętajcie, żeby te żyłki były takie na przyponach nieprzesadzone. Teraz żyłka przyponowa powinna być oczywiście cieńsza od żyłki głównej. Jeżeli macie na przykład żyłkę 18, to można spokojnie mieć przypon 0,12, nic się nie stanie. Ale najlepiej jakby to było na przykład 0,17 żyłka główna i dajmy na to 0,12, 0,13 przypon. To jest taka fajna różnica. Może być też 0,17, 0,16, tak też można. Teraz jak wygląda rozkład śrucin, szybko powiem. I o co chodzi w śrucinach sygnalizacyjnych. W części praktycznej to omówię jeszcze raz, ale śruciny sygnalizacyjne montujemy jedną nad haczykiem, około 10 cm nad nim. I zaraz nad przyponem, nad pętlami przypon z żyłką główną, montujemy drugą sygnalizacyjną numer 8. Na czym to polega? Chciałem teraz wytłumaczyć, jak to działa. Ja szybko zamontuję tutaj jedną śrucinkę. Albo może nawet nie będę montował. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że mam ten spawik. Mam ten spawik wyważony w ten sposób. I teraz wyważamy zestaw tak, żeby około 5 cm leżało nam na dnie haczyk i żyłka. Śrucinka sygnalizacyjna pierwsza wisi i druga też wisi. Jeżeli mamy rybę, która przypływa nam, prawda, co robi ryba? Tak żeruje karaś, płoć bardzo często. One są w ten sposób na przykład ustawione. Bierze coś z dna i podnosi. Nie połyka od razu, tylko trzyma w pysku, jakby sprawdza. W tym momencie, co się dzieje? Z wyważonego haka w ten sposób, z powika w ten sposób, nagle wynurza nam się kawałek antenki, dlatego że ta śrucinka została podniesiona przez rybę numer 8, a czasami, jeżeli ryba w ogóle się podnosi wyżej, podniesie nam spawik jeszcze dalej, ponieważ dwie śruciny numer 8 są podniesione. I to jest branie podnoszone. W tym momencie my mamy informację. Zacinać. Ryba ma przynętę w pyszczku. Trzeba zaciąć, żeby wbić jej hak. Teraz wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś łapie na przykład na jakąś taką brzydką petardę, bo są różne takie spławiki, które straszą na przykład i ktoś źle wyważy spławik. Wyobraźmy sobie, że ktoś wyważy ten spławik w ten sposób. W ogóle nie widzicie brań podnoszonych. Ja się bardzo często spotkałem z tym, sam zresztą pamiętam, jak łapałem w Polsce, że mówiłem, że spławik mi pykał, spławik mi latał, ale ja nie widziałem w ogóle tych brań podnoszonych. Coś się tam działo, ale pamiętacie, że jak ryba się żeruje na dole, ociera się o żyłkę, to spławik też się rusza. Ale branie podnoszone to jest branie podnoszone. Dlatego, jeżeli będziecie stosować grube spławiki, źle wyważone, nigdy nie zauważycie brań podnoszonych. Natomiast przy tych spławikach insert z cieńszą antenką, z takim na przykład, będzie to pięknie widoczne, dlatego że ta śrucinka 8 będzie nam podnosić ten spławik. On traci wyporność i wtedy zacinamy. Jakie ryby?
biorą w ten sposób. Przede wszystkim karaś. Słuchajcie, karaś jest bardzo podstępną rybą, albo podejrzliwą. Karaś sprawdza w pyszczku przynętę, nie połyka jej od razu jak karp. Dlatego jeżeli łapiecie karasia, 50% jak nie więcej brań, to będą brania podnoszone. Czasami coś się lekko podnosi, zacinajcie. Tak podobnie żeruje płoć. Płoć pobiera pokarm z dna i będzie wam podnosić spławik. Czasami też będzie to linia. Także zwróćcie uwagę na brania podnoszone i na montaż odpowiedniej śrucin. Pamiętajcie, dwie śruciny sygnalizacyjne. W części praktycznej mówię, jak rozłożyć resztę ciężaru, ale dwie śruciny sygnalizacyjne, później najlepiej jest kilka śrucin, które można albo łączyć, albo rozdzielać w sobie w zależności, czy łowimy z opadu, czy nie. I jedna śrucinka, która służy nam później do dociążenia zestawu i do zdejmowania, do gruntowania łowiska. I to wszystko. Tak jest zbudowany zestaw warblerowy. I to by było na tyle w części teoretycznej. Zapraszam Was teraz nad wodę, do części drugiej, do części praktycznej. Jeżeli podobał się Wam ten filmik, proszę o polubienie moich produkcji i o łapkę w górę. Trzymajcie się. Pozdrawiam.